niech to moje zdenerwowanie, ewentualnie widoczne, tylko podkreśla to, jak wielkie doświadczenie ma kandydat. Bardzo proszę Państwa o spokój. Ma kandydat, którego mam przyjemność zaprezentować, czyli Krzysztof Bosak. Panie pośle Krzysztofie Bosak, ma pan w tej izbie wielu wielbicieli, co było słychać. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy, ale ma też bogatą przeszłość związaną z wykształceniem, odpowiedzialnością za państwo, budowaniem porozumienia w tej izbie, a przede wszystkim jest człowiekiem mediów i kultury. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt dzisiaj po raz pierwszy w życiu przemawiać z tego miejsca do Wysokiej Izby. Więc z góry przepraszam, jeżeli będzie widać zdenerwowanie. Ale niech to moje zdenerwowanie, ewentualnie widoczne, tylko podkreśla to, jak wielkie doświadczenie ma kandydat. Bardzo proszę Państwa o spokój. Ma kandydat, którego mam przyjemność zaprezentować, czyli Krzysztof Bosak. Krzysztofa Bosaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego rozpoznawalność jest powszechna zarówno na tej sali, jak i w skali całego kraju. Jego kompetencje, kultura osobista, sprawność retoryczna zdobyły sobie uznanie nie tylko wyborców Konfederacji, ale w ogóle powszechny szacunek w całym polskim społeczeństwie, ponad podziałami politycznymi, również wśród polityków innych opcji. Nawiązując do tego, co pan marszałek mówił w swoim inauguracyjnym przemówieniu, potrzebujemy w prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ludzi dialogu, ludzi, którzy potrafią pomimo różnic światopoglądowych kulturalnie, konstruktywnie rozmawiać na wszystkie tematy, które będą przedmiotem obrad tego Sejmu przez najbliższe 4 lata. Krzysztof Bosak jest właśnie takim człowiekiem, człowiekiem dialogu, człowiekiem zdolnym do kulturalnej wymiany poglądów na każdy temat, również wtedy, kiedy występują skrajne różnice zdań, a na tej Izbie takie różnice będą z całą pewnością w najbliższych latach występować. Nie znaczy to, że Krzysztof w jakimkolwiek zakresie, kiedykolwiek ze swoich poglądów rezygnował. Ja z Krzysztofem znamy się od, jeśli dobrze liczę, 17 lat i w tym okresie Krzysztof nigdy w żadnej ważnej sprawie ze swoich poglądów nie zrezygnował, ale zawsze potrafił o nich rozmawiać w sposób kulturalny, wyważony, z szacunkiem do tych rozmówców, nawet tych, którzy mieli, tak jak mówię, skrajnie różne poglądy. Jeżeli szukamy do prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej człowieka, który będzie reprezentował poglądy 1,5 miliona wyborców Konfederacji, to nie ma lepszego kandydata, który zapewniłby rzeczywistą reprezentatywność i demokratyczny charakter prezydium Sejmu. Obszerne kompetencje i doświadczenie polityczne Krzysztofa są znane, więc o tym mówił nie będę. Powiem natomiast o tym, o czym nie wszyscy muszą na tej Izbie wiedzieć, mianowicie o innych doświadczeniach, kompetencjach. Mianowicie w tych okresach, może inaczej, korzenie Krzysztofa Bosaka, jego motywacja do tego, żeby zająć się polityką, jest czysto społeczna, trzeciosektorowa. Krzysztof, zanim został po raz pierwszy posłem w 2005 roku, działał w organizacjach katolickich, narodowych, również harcerskich, również republikańskich. I to są korzenie, do których powrócił po tym, kiedy w 2007 roku nie udało mu się odnowić mandatu. Przez 12 lat poza Sejmem pracował w think tankach, w organizacjach społecznych, pracował jako ekspert, analityk w redakcjach pism i portali. I to jest unikalne doświadczenie i kompetencje, które wykorzystuje w pracy poselskiej i które wniesie również do pracy Prezydium Sejmu, które przecież musi, Prezydium Sejmu, każdy z wicemarszałków musi po trosze znać się na wszystkim, jako że zajmują się projektami ustaw z rozmaitych dziedzin, z rozmaitych obszarów. Krzysztof Bosak jest kandydatem zarazem dialogu, jak i stałości poglądów. Proszę więc Wysoką Izbę o poparcie go, jeżeli chcemy mieć prezydium tego Sejmu, które będzie rzeczywiście reprezentatywne i demokratyczne. Ja z Krzysztofem, znając się od lat kilkunastu, pracując razem od lat kilku, nigdy się na tej współpracy nie rozczarowałem i rekomenduję Wysokiej Izbie, żeby dała sobie szansę na to, żeby również skorzystać na współpracy z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem.
Dziękuję bardzo. Panie pośle Krzysztofie Bosak, ma pan w tej Izbie wielu wielbicieli, co było słychać. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę pana posła Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie kandydatury pana posła Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka Sejmu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan poseł Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy, ale ma też bogatą przeszłość związaną z wykształceniem, odpowiedzialnością za państwo, budowaniem porozumienia w tej Izbie, a przede wszystkim jest człowiekiem mediów i kultury. Kultury, która na tej sali nieraz dawała poczucie, że mogą być inne standardy, że można zabierać głos i nie trzeba go odbierać. Dawała poczucie, że marszałek Sejmu to nie tylko osoba i człowiek, ale to przede wszystkim umiejętność szukania dialogu. I takim właśnie człowiekiem, takim posłem, takim wicemarszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji był pan poseł Włodzimierz Czarzasty. Przez wiele lat pracował w obszarze mediów i kultury. Zakładał jedno z największych polskich wydawnictw, wydawnictwo Muza. Pracował również w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia, będąc jej przewodniczącym, oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie z nominacji Aleksandra Kwaśniewskiego sprawował funkcję sekretarza Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2006-2017 był przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Ordynacka. Włodzimierz Czarzasty był posłem 9. i jest posłem 10. kadencji. Przez ostatnie 4 lata swoją funkcję wykonywał z zaangażowaniem i udowodnił, że warto mu po raz kolejny powierzyć funkcję członka prezydium Sejmu RP. Włodzimierz Czarzasty jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i z całą mocą, serdecznością i przyjacielską chęcią rekomenduję państwu głosowanie na Włodzimierza Czarzastego do pełnienia funkcji wicemarszałka Sejmu RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Teraz proszę pana posła Borysa Budkę.